Proszę bardzo. Proszę pana. No, z tego co pan mówi, potrzebne nam są elity. Tak? I jakim pana zdaniem, bo w tej chwili mamy taką sytuację, że politykami z reguły zostają ci, którzy idą tam, żeby zdobyć jakieś stanowisko. Jest to często dla nich sposób na życie, na utrzymanie rodzin, a rzadko kiedy są to mężowie stanu myślący o tym, żeby cokolwiek zrobić dla swoich współobywateli, dla narodu. Tak? I pana zdaniem, ile lat potrzeba, żeby w naszym narodzie, takie elity się wykształciły, bo na dzień dzisiejszy to no, są jacyś tam politycy, ale to muszą być ludzie charyzmatyczni, którzy myślą szerzej. Proszę pana, to ten czas zależy od tego, czy trzon społeczeństwa jest wobec swoich przywódców wymagający, czy nie. Jeżeli nie jest wymagający, no to elity będą bardzo długo się kształtowały, wcale być może się nigdy nie ukształtują na odpowiednim poziomie. Jak się nie wymaga od nikogo, no to dlaczego on ma się starać? Ludzie zachowują się, jak to zauważył taki amerykański ekonomista, który zresztą za to spostrzeżenie dostał Nagrodę Nobla. Ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, nawet jak nieświadomie to robią. Idą po linii najmniejszego oporu, więc jeżeli nikt nie stawia wymagań, no to każdy tam jakoś, aby tam Polska nie zginęła. Na jakiej zasadzie u nas ludzie politycznie awansują? Na tej, że obiecają współobywatelom, że będą mogli okradać współobywateli, w majestacie prawa tak zwanym. I to nawet jak nie okradać, to jeszcze w dodatku niektórzy im obiecują, że mogą samych siebie okradać. No i podam przykład, żeby nie być gołosłownym. Mamy ten program 500+, sztandarowy program rządu. Jeśli potraktować ten program w kategoriach zwrotu podatku, no bo to skąd rząd ma pieniądze? No wziął podatek i teraz częściowo oddaje, prawda? No to znacznie prościej byłoby nie pobierać podatku w takiej wysokości, tylko w mniejszej. No ale wtedy ludzie nie mieliby poczucia, że ktoś im coś dał, prawda? Nie mieliby powodów do okazywania rządowi wdzięczności. A poza tym nie byłoby to pożywką dla struktur biurokratycznych. No bo jak się nie pobiera tam podatków takiej wysokości, to nie trzeba tworzyć jakiejś specjalnej struktury. Natomiast jak się pobiera i częściowo oddaje, a to trzeba tych, co pobierają, tam od razu strukturę powołać biurokratyczną i tę, co rozdziela, drugą. I proszę zwrócić uwagę, że każdy rząd preferuje rozwiązania, które sprzyjają rozwojowi biurokracji. Ludzie są przekupywani swoimi własnymi pieniędzmi i w dodatku uważają, że to jest wielkie dobrodziejstwo. No to dlaczego elity się mają starać? To tylko utrzymywać ludzi w tym przekonaniu i to, nic nie trzeba tam się starać na jakiś wyższy poziom. No i tu mamy, krótko mówiąc, mamy kryzys przywództwa. Mamy kryzys przywództwa. Między innymi dlatego, że jesteśmy za mało wymagający wobec tych, którzy chcą nami przewodzić. I to się tyczy nie tylko polityków. To i innych przywódców też się tyczy. Na przykład przywódców duchowych naszych. No, na przykład mamy ten problem. Ponad 20 lat chyba. Nie, jeszcze od 20 to nie. Obchodzony jest w Kościele Dzień Judaizmu. Właśnie nie wiem, po co? Co to ma? Czemu to ma służyć? Jak ktoś nie może bez judaizmu wytrzymać, no to niech przejdzie na judaizm, niech nie zawraca głowy nikomu, prawda? Dziury w niebie nie będzie. No a jak ci, co nie chcą przychodzić na judaizm, to właśnie w jakim celu mieliby tu się rajcować?
No przecież z punktu widzenia nawet teologicznego, no co to znaczy, że my bez judaizmu to co, nie potrafimy już zrozumieć, w co sami wierzymy? Przecież podstawowa teza chrześcijaństwa jest taka, że to jest ukoronowanie objawienia Bożego, prawda? No to co nam jeszcze jakieś, że tak powiem, podrzędne religie są, do czego potrzebne? Byśmy mogli zrozumieć naszą własną, która jest najlepsza, a jak nie jest najlepsza, no to do diabła z nią, po co ona nam potrzebna, prawda? No to jest właśnie takie niekonsekwencje, to są takie niekonsekwencje. No to nic dziwnego, że ludzie zaczynają mieć wątpliwości, co tu się dzieje. Mamy potężny kryzys przywództwa, ale przyczyną największą jest to, że nie stawiamy kandydatom na naszych przywódców właściwie żadnych wymagań. I trzeba stawiać im wymagania. Nie zostaniesz posłem ani senatorem, dopóki nam nie powiesz, nie odpowiesz na parę pytań, prawda? O i tyle. A najgorsze są, najtrudniejsze są tak zwane głupie pytania. Głupie pytania, proszę Państwa, one są szalenie inspirujące. Kiedyś taki niemiecki postawił pytanie, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno? 100 lat odpowiadano na to pytanie. Dopiero po 100 latach się udało odpowiedzieć. A przy okazji się wyjaśniło, że wszechświat prawdopodobnie nie jest nieskończenie wielki. To jest tak zwany paradoks Olbersa w astronomii. No, trzeba stawiać głupie pytania. Proszę bardzo. Chciałem się spytać, pan ma duże trudności dostanąć się do telewizji, do różnych kanałów. Czy pan jest blokowany? Bo ja przyznam się, że pierwszy raz o 447 właśnie usłyszałem od pana. Nie wiem, w TVN i dziennikarka było takie, jakby przestraszyła się. Bo ona chyba nie wiedziała o tym nic. Nie, w TVN to ja w ogóle nie bywam. Tak, to było info. Nie, to było w Republice. Bo do TVN ja nie chodzę. Kiedyś nawet zadzwonił do mnie asystent, pani redaktor Olejnik. Ale, no i żebym nie przyszedł do programu, ale proszę usiąść łaskę. No i ja mu mówię, proszę pana, skoro taki rozkaz jest, to oczywiście przyjdę. Ale proszę wezwanie na piśmie z numerem sprawy i z zaznaczeniem, w jakim charakterze mam zostać przesłuchany, czy jako świadek, czy jako podejrzany, bo porządek musi być. No to odrzucił słuchaczom i mam z nimi spokój. Natomiast do telewizji Republika, no bywam czasami zapraszany, jak tam, to taka jest, ja się domyślam, o co chodzi, jak trzeba tam opozycji na przykład dołożyć zdrowia, no to ja nie uchylam się od takiego, bo rzeczywiście warto, no to oni tam mnie zapraszają, ale zdarzało mi się tak, że tak samo jak w rządowej telewizji, że no zapraszali mnie, a po kilku godzinach mnie odpraszali. Jeszcze nie zdążyłem przyjechać. No nawet dobrze, bo tak to bym się musiał fatygować. A tak to nie. To różnie z tym bywa. No teraz... Warszawska na przykład. Ja piszę do Polski Niepodległej. To jest właśnie ten sam wydawca, więc to mam tam stały. Podobnie jak w Radio Maria, to jest tam. Na zasadach takich, no nie wiem, czy nie na wariackich papierach. Nigdy mi ojciec Rydzyk nic nie mówił, to prawda. Ale on wie, że ja od niego nic nie chcę. To przypuszczam, że dlatego tam jakoś się utrzymuje, bo jakbym coś od niego chciał, to zaraz by się to skończyło. A ponieważ ja nic od niego nie chcę, nawet pieniędzy nie biorę. Poświęcenie z mojej strony, bo to inne korzyści. Ale no tak to robię. I muszę powiedzieć, że nigdy mi tam nie sugerowano tematów ani ujęcia. Co chcę. Ja sobie zdaję sprawę, że gdzie mówię, do jakiego medium mówię. Na przykład bym tam żadnych bluzgów nie stosował. Jak gdzie indziej, to sobie tam nie sfolguję, prawda? Sobie folguję, a tam nie. No bo to pewne tam są takie oczywiste oczywistości. Natomiast nigdy się nie spotkałem z tym, że panie Michalkiewicz, no tu proszę takich rzeczy nie poruszać, to nie, nigdy. Ani że no, nawet jak pan poruszy, to trzeba
wie pan, tylko w ten sposób. Też nigdy. To już zresztą ja nie miałem żadnego doświadczenia tam z Radiem Maryja i z ojcem Rydzykiem. No i jak pierwszy raz tam mnie zaprosili do programu do Torunia na te nocne rozmowy takie niedokończone, no to tak miałem tam, że był tam taka prośbina, panuje do wszystkich, tam szprocuje i tak dalej, na baczność stawia. No i tak sobie myślę, pewnie jak przyjadę, to tak, będzie Michalkiewicz, tu jest, wie pan, Radio Maryja, my tak mówimy, tak nie mówimy i tu proszę i tak dalej. No i się zastanawiam, co ja w tej sytuacji mam zrobić. Czy się odwrócić na pięcie i przyjechać do domu, czy no ale nic mi mądrego nie przychodziło do głowy. No i jak tam się zameldowałem w recepcji, dostałem klucz do pokoju, miałem zostać na nocleg. No i ta pani w recepcji mi powiedziała, jak tam się pan już zainstaluje, to tutaj na kolację, proszę bardzo. No myślę sobie, przy kolacji to już tam będzie instrukcja. No ale przy kolacji był w większym gronie, ojciec Rytek, tam jacyś ci ojcowie redaktorzy, jacyś cywile, no i ja też cywil. Gawędzimy sobie o sprawach nader światowych, ale nikt mi żadnej instrukcji nie udziela. Myślę, że no tak, tu za dużo ludzi, to jak to tak wyglądało. Ale jak pójdziemy do tam studia, no to już wtedy na pewno. No i wreszcie ojciec Janusz Dyrek patrzy na to, jak mówi, panie Stanisławie, no już pora, idziemy do studia. No to idziemy, ale tak tam jakieś dowcipy sobie opowiadamy po drodze, bo on mi żadnych instrukcji nie udziela. Przyszli do studia, on siadł w reżyserce, ja przed mikrofonem, zapaliła się czerwona lampka, byłem na antenie. No i mówiłem, co chciałem. Po godzinie wyczerpał mi się wątek. No i sygnalizuję mu tam, że już do końca się zbliżamy. A on mówi, to dobrze, bo tu już telefony są do pana i tego. No to pierwszy telefon. Dzwoni jakaś pani, mówi tak, panie Michalkiewicz. Takim ostrym tonem do mnie mówi, panie Michalkiewicz, pan tu lansuje poglądy liberalne. Ja mówię, no tak, przecież ja jestem liberał znany. No i ojcowie redemptoryści takiego mnie tu zaprosili. Jak zechcą państwa zapoznać z poglądami faszystowskimi, to zaproszę jakiegoś faszystę, ale dzisiaj jest liberalizm. No to myślę sobie, no teraz już to już na pewno mi natrze uszu ten ojciec Janusz. Jest godzina pierwsza w nocy, przerywamy mu wiadomości, napić się kawy i on mówi, dobrze pan tej pani odpowiedział. To widzę, że nie jest taki diabeł straszny, jak go malują. No i to, jak oni do kogoś mają zaufanie, to mu dają duży luz. Także.